Była sobie świnka mała, co fasolkę ładowała i takie bonki puszczała, że gdzieś w kosmos wyleciała, od tego pierdzenia. Gdy już spadła do wody, urosła, by się przystosować do lasu sobie poszła, bo ze wstydu wybuchła prawie w lesie, natomiast spotkały ją pawie i wody musiała napić się wiele, i nie zmieściło się to w jej ciele, więc woda z niej uszła drogą kropelkową, świnka poczuła. Że jest niezdrową i do lekarza się udała, i takie słowa usłyszała, masz refluks i wrzody, więc uważaj, żeby nie zaskoczyły cię odchody świnka lekarza posłuchała, do domu na napędzie rakietowym poleciała i lekarstwa przyjmować zaczęła, aż w końcu wyzdrowiała, a potem w łóżku się przeciągnęła i znowu małą świnką była, to był sen, tak to sobie wytłumaczyła. Dziękuję za uwagę, komentujcie, subujcie, lajkujcie i udostępniajcie linki, jeśli się podobało, papaś.